Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie drawskim w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, którego celem jest aktywizacja i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych do 29 roku życia. W ramach projektu osoby młode w oparciu o indywidualny plan działania mogą skorzystać z następujących form wsparcia, takich jak staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia oraz wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem. Udzielone w projekcie wsparcie jest kompleksowe i spójne ze sobą, a każdy uczestnik projektu, zanim podejmie zatrudnienie bądź otworzy działalność gospodarczą, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego, jak również w przypadku dotacji skierowany zostanie na szkolenie ABC przedsiębiorczości. Wsparciem cieszącym się dużym zainteresowaniem są dotacje na założenie własnej działalności. Nazywam się Zuzanna Kawa. Dotację pozyskałam w 2021 roku. Po studiach chciałam rozwijać swoją pasję, która zrodziła się gdzieś tam w międzyczasie, a dotacja z urzędu bardzo pomogła mi rozwinąć swoje marzenia i otworzyć swoją małą pracownię w Czaplinku. W mojej ofercie znajdują się różnego rodzaju torty, torty artystyczne, różne małe słodkości. Myślę, że jestem w stanie spełnić marzenie każdej osoby, każde tortowe marzenie. Dekoruję torty w każdy możliwy sposób, postaciami z bajek, figurkami, różnymi kobiecymi dodatkami. Przede wszystkim można znaleźć mnie w social mediach pod nazwą Coffee Cake Zuzanna Kawa. Działam przez Instagram i Facebook przede wszystkim. Dzięki temu mam znacznie łatwiejszy i szybszy kontakt z moimi klientami. Środki finansowe w wysokości 30 tysięcy złotych dają możliwość osobom młodym rozwinąć skrzydła w dążeniu do realizacji swoich planów zawodowych oraz są impulsem w rozwoju kariery zawodowej. Zatem zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z zaoferowanego wsparcia, bo warto.